proszę Państwa, kolejnymi prelegentami i gośćmi kolejnego zlotu Watahy Głosu Obywatelskiego są Pani Magdalena i Pan Adam Wielomsty. Przywitajcie ich brawami. Ja się już uchylam. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Jesteśmy tutaj, tak powiem, z naszymi psami, które czasem słychać na nagraniach. Jesteśmy po prostu też na wakacjach, więc przyjechaliśmy tutaj do Państwa de facto z wakacji i też traktujemy to jako taki właśnie też pobyt trochę wakacyjny. Wakacje wakacjami, ale na świecie dużo się dzieje. Czy mnie słychać dobrze? Tak? Nie? Słabo? No właśnie tak mi się wydaje, że... Jeszcze bliżej, tak? Zupełnie tak? O, dobrze, no to będę się pilnować. Wakacje wakacjami, ale na świecie bardzo dużo się dzieje i jak... Było najlepsze podsumowanie tego, co się na świecie dzieje. Pęknięcie balona, dosłownie tak. Mamy do czynienia autentycznie z pękaniem pewnej bańki, która została w świecie zachodnim zbudowana. Była budowana od wielu dekad i była rzeczywiście rozciągana, aż tak, że w końcu to pęknąć musiało. No i rzeczywiście jesteśmy w środku w dużej mierze tego procesu, tego rozsypywania się świata zachodniego. Ci z Państwa, którzy nas dłużej śledzą, w szczególności gdzieś tam moje wypowiedzi, moich kolegów socjocybernetyków, to wiecie, że od jakiegoś czasu zapowiadamy właśnie ten upadek świata zachodniego. No i rzeczywiście, patrząc na to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, to po prostu się dzieje. W gruncie rzeczy, jak popatrzymy, no to w każdym tygodniu pojawiają się kolejne informacje, które w gruncie rzeczy potwierdzają to, o czym mówimy. Sankcje miały zmusić Rosję do upadku, do przegranej, a dzieje się dokładnie odwrotnie. Najbardziej sankcje uderzają w świat zachodni. Pieniądze się powoli zaczynają kończyć. Poszczególne państwa zaczynają się przegrupowywać, więc dużo się dzieje. Ale nie będziemy mówić o geopolityce, ale będziemy mówić o tym, jakie to ma skutki dla naszej przyszłości. Skutki ma to olbrzymie, dlatego że ja bym te zmiany porównała nawet z upadkiem Rzymu. Tę zmianę, w czasie której jesteśmy, porównałabym nawet z upadkiem Rzymu, albo porównałabym z upadkiem świata mniej więcej w XV-XVI wieku, kiedy to Konstantynopol został podbity przez Turków i też cały ówczesny układ świata został zmieniony. Przez ostatnie kilkaset lat nasza jakby orientacja, nasza mentalna mapa świata była ściśle związana z pewną kategorią zachodu, zachód-wschód. Wcześniej, w średniowieczu, właśnie do czasu podbicia Konstantynopola, mieliśmy do czynienia z cywilizacją łacińską, która zorientowana była inaczej. Ta mentalna mapa świata związana była z Morzem Śródziemnym, związana była z Rzymem, z Grecją. Tam znajdowało się centrum świata, tam znajdował się punkt orientacyjny świata. W momencie odkrycia Ameryki, podbojów kolonialnych, mapa świata się zmieniła i świat ten nasz, europejski, zaczął posługiwać się kategorią właśnie zachód-wschód. I teraz musimy sobie uświadomić, że te kategorie zachód-wschód to są nie tylko kategorie geograficzne, prawda? Coś jest na zachodzie, coś jest na wschodzie, ale to są mapy mentalne świata, czyli to są pewne ideologie, to są pewne pojęcia, które coś niosą. Zachód to postęp, to wolność, cały konglomerat pewnych wyobrażeń, już teraz nie wnikam w to prawdziwych czy nieprawdziwych, ale pewnych wyobrażeń na temat świata, coś co jest wartościowane jako coś pozytywnego. Wschód to barbarzyństwo, to coś gorszego, to coś jakby od czego świat ucieka. To była ta mapa mentalna świata, w której się poruszaliśmy przez ostatnie stulecia. Jesteśmy w trakcie procesu, gdzie sama ta mapa świata zostanie zanegowana. W momencie, kiedy
centrum świata przesunie się do Azji, a ono w ostatnich miesiącach się w wyraźny sposób przesuwa. I niezależnie od tego, jak to oceniamy, to są po prostu fakty. Zróbcie Państwo eksperyment i znajdźcie, szukajcie w internecie mapy świata, ale chińskiej. Chińską mapę świata. Żeby zobaczyć, jak Chińczycy patrzą na świat. Jak wygląda chińskie postrzeganie świata. Ona jest zupełnie inna niż nasza. Można wpisać, nie wiem, mapa świata, przetłumaczyć w translacie, jak to się teraz mówi, na chiński, wrzucić chińskie znaczki i wyskoczy chińska mapa świata. Ona jest zupełnie inna. Azja jest w środku świata, Ameryki są po prawej stronie, Europa znajduje się po lewej stronie, gdzieś tam taki mały, prawda, koniuszek gdzieś tam w lewym górnym rogu. Inna zupełnie orientacja. My jesteśmy przyzwyczajeni, Europa jest w środku, tu jest Azja Wschód, Ameryka Zachód, Europa Zachodnia. To jest nasza mapa świata, związana też z określonym wartościowaniem. Zachód to jest to, do czego warto dążyć, Wschód jest tym gorszym. Chińczycy, przechodząc cały ten proces modernizacji, takiej ekonomicznej, kapitalistycznej, nie kupili tej zachodniej mapy świata. To jest ta różnica. Oni zostali przy swojej mapie świata, a ich mapą świata oczywiście jest to, że Chiny to państwo środka. Chiny są w środku. W związku z tym hegemonia chińska związana będzie także z zanegowaniem po prostu całych tych kategorii, dlatego że w przypadku, kiedy to centrum świata będzie znajdowało się w Azji, kategorie wschód-zachód nie mają kompletnie racji bytu, one w ogóle do tego nie pasują. W momencie, kiedy Ameryka jest z jednej strony Eurazji, Europa jest na końcu Eurazji, Azja jest w środku, podział wschód-zachód kompletnie do tego nie pasuje. Na marginesie można stwierdzić, że to był od wielu stuleci problem Rosji. Dlatego, że Rosja z jednej strony chciała być częścią tego Zachodu, gdzieś ją do tego Zachodu ciągle ciągnęło, w szczególności wtedy, kiedy Rosjanie przenosili stolicę do Petersburga, co miało być takim właśnie widocznym znakiem tego, że Rosja chce być częścią Zachodu i chce, żeby stolica była na Zachodzie, podczas gdy potem jakby, ponieważ ich własna ideologia była w dużej mierze jednak niekompatybilna z tym Zachodem, jednocześnie też nie byli przez ten Zachód traktowani w równy sposób, odwracali się plecami do tego Zachodu, jakby odwracając tą mapę świata, że Zachód to jest ten zły, to jest ten materializm, to jest ta zgnilizna, a Wschód to jest właśnie ten dobry. Ale jakby sama ta mapa świata, Wschód, Zachód, cały czas im ciążyła i się nie mogli zdecydować, czy oni są Wschodem, czy Zachodem, czy trochę tym, czy trochę tamtym. I stąd też się brały i ciągle gdzieś tam biorą te problemy właśnie Rosji z takim samookreśleniem się, gdzie oni są właściwie, kim oni chcą być. Chcą się upodobnić do tego Zachodu, czy chcą się odwrócić od tego Zachodu? Chińczycy właśnie ze względu na to prawdopodobnie, że to jest jednak najstarsza cywilizacja, mają tą swoją mapę mentalną świata tak silną, że jakby no nie dali sobie narzucić tej zachodniej, tego podziału wschód-zachód i zostali przy swojej. I ja wiem, że dla Państwa w tej chwili to brzmi zupełnie abstrakcyjnie. Ja mam pełną świadomość tego, że na razie to brzmi abstrakcyjnie, ale mówię o tym, dlatego że jak będziecie przez następne miesiące, przez następne 2-3 lata śledzić wiadomości, śledzić informacje, które będą dochodzić ze świata, zaczniecie dostrzegać, że rzeczywiście ta zmiana zaczyna następować. Dlatego, że do tej pory jakby wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia zapadały na Zachodzie, w Ameryce. Stąd też nasza percepcja, dosłownie, nasz wzrok był skierowany na Zachód. Ponieważ to w Ameryce
Ameryka była hegemonem, więc żeby wiedzieć, co się na świecie dzieje, trzeba było śledzić decyzje hegemona, więc trzeba było być skierowanym wzrokiem na zachód. Świat był skierowany na zachód, w stronę Ameryki. Teraz już się zaczyna pojawiać coraz więcej informacji kluczowych strategicznie, informacji dotyczących naszej przyszłości, które przychodzą ze wschodu. Mamy teraz konflikt o Tajwan i już widać, że Amerykanie zaczynają powoli dostawać po głowie i zaczyna do nich docierać, że tak łatwo nie będzie, jak im się to na początku wydawało. Te informacje, które zaczynają docierać ze wschodu, to zaczynają być informacje strategicznie kluczowe, więc siłą rzeczy nasza percepcja coraz bardziej będzie odwrócona na wschód. Żeby wiedzieć, co się dzieje w świecie, będziemy musieli śledzić, co się dzieje na wschodzie. I kto prędzej zacznie te informacje śledzić, ten będzie lepiej rozumiał po prostu, co się w świecie dzieje i gdzie tak naprawdę zapadają centralne decyzje. Więc ja teraz w jakiś sposób mówię to na wyrost, wiedząc, że to jest jeszcze coś bardzo abstrakcyjnego, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jakby w następnych miesiącach, tygodniach, latach sami Państwo zobaczycie, że to się po prostu dzieje, że coraz bardziej zaczynamy kierować wzrok w inną stronę i zaczynamy śledzić coś innego. I jakie to ma dla nas znaczenie? W momencie, kiedy dojdzie właśnie do tego tąpnięcia Zachodu, bo to jest kwestia paru lat, załamania się tej mapy świata dotychczasowej, tej budowanej przez ostatnie 500 lat, musimy mieć nową mapę świata. Człowiek musi mieć zawsze jakąś mapę, musi mieć zawsze jakiś obraz, musi zawsze jakby mieć jakąś orientację w świecie, prawda? Musimy wiedzieć, jak się orientować, więc musimy mieć jakąś mapę, musimy mniej więcej wiedzieć, gdzie co jest, gdzie co leży, co jest jakie, gdzie warto pójść, gdzie nie warto. Mapa musi być. I teraz będziemy w procesie tworzenia się właśnie jakiejś nowej mentalnej mapy świata. I tutaj się pojawi kwestia tego, gdzie będzie Polska na tej mapie. Gdzie będzie Polska? Na tej dotychczasowej mapie świata mieliśmy dość paskudne miejsce. Mieliśmy, nawet bym powiedziała, chyba najbardziej paskudne miejsce na świecie. Dlatego, że byliśmy na styku właśnie tego zachodu i wschodu. To wynikało z tej mapy, ponieważ ta mapa znała tylko te dwa bieguny. Zachód, wschód. Zachód dobry, wschód zły, wschód zagrożenie. No i tak wypada, takie mamy położenie, że jesteśmy dokładnie na tej granicy, w tej całej, można powiedzieć, strefie zgniotu, jak to się mówi, wschodnia flanka NATO. Jest tutaj wiele różnych określeń, peryferia i tak dalej. Generalnie mamy najbardziej paskudne miejsce, ponieważ jeśli gdziekolwiek ma dojść do jakiegokolwiek konfliktu wschód-zachód, to właśnie tu. I my się przyzwyczailiśmy myśleć tymi kategoriami i że my musimy decydować. Jeśli chcemy być częścią Zachodu, to my musimy być właśnie tą strefą zgniotu, to my musimy tutaj zbudować ten mur, my się musimy odgraniczyć od wschodu, musimy odwrócić się plecami, musimy w całości przyjąć właśnie tutaj tę perspektywę zachodnią, umierać za zachód, bo to wynika z tej mapy świata. Jeśli zdecydujemy się, że jednak chcemy być częścią wschodu, to de facto musimy zrobić dokładnie to samo, ale w drugą stronę, prawda? Więc mamy do wyboru być strefą zgniotu po jednej albo po drugiej stronie granicy, ale generalnie niczego to nie zmienia. I teraz, w momencie, kiedy dojdzie do tej całej reorganizacji świata, i to już jest w trakcie, pojawi się pytanie o nasze miejsce. I teraz mamy dwie możliwości wyboru. Możemy czekać, aż nam to ktoś powie. Aż ktoś przyjdzie i powie: kochani Polacy, wasze miejsce w tym nowym świecie jest takie, takie i takie. My wam tutaj projektujemy, prawda, i tutaj generalnie wytyczamy wam wasze miejsce. Może być też tak, oczywiście jest to opcja przeze mnie preferowana, że sami to zdefiniujemy. Że sami zdefiniujemy,
gdzie jest nasze miejsce w tym nowym układzie świata. I to my powiemy światu, słuchajcie, nasze miejsce jest takie, takie i takie i to jest po prostu nasze, macie to respektować. I im prędzej to zrobimy, tym lepiej. Dlatego, że w momencie, kiedy ten system będzie się rozpadał, on się będzie rozpadał. My naprawdę jesteśmy w takim momencie jak upadek Rzymu. Tylko to też nie jest tak, że Rzym upadł z dnia na dzień, prawda? Że jednego dnia Rzym był i następnego dnia Rzymu nie ma. To był proces, który się działo. Więc im prędzej teraz podejmiemy ten trud i ten wysiłek, żeby zdefiniować to, w jakim miejscu chcemy być w świecie, to w momencie, kiedy te wszystkie procesy się będą działy, kiedy ludzie będą zdezorientowani, bo większość osób nie będzie rozumiała tego, co się dzieje ze względu na propagandę i na manipulacje, to ten, kto przyjdzie z tą gotową propozycją i powie, tu jest pomysł na nas, to jest nasze miejsce, tak ma wyglądać właśnie to nasze miejsce w świecie, tym większe prawdopodobieństwo, że to po prostu się przyjmie, prawda? Na zasadzie nikt inny nie będzie miał lepszej propozycji. I dla mnie tym idealnym właśnie tutaj jakby idealną sytuacją w tej właśnie nowej sytuacji jest nasze położenie, które także jest położeniem pewnym trochę w środku właśnie. Nie w sferze zgniotu, ale właśnie w środku. Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja. Jesteśmy znowu gdzieś w takim właśnie miejscu, które trochę łączy północ i południe Europy, wschód i zachód Europy. Także jesteśmy w środku. Więc także się możemy zdefiniować jako państwo, które jest w środku. Jest to państwo, które łączy, przez które oczywiście muszą przechodzić wszystkie szlaki tranzytowe. Państwo, które odgrywa, państwo, które jest w środku, jest ważne, prawda? I tym bardziej, że... Coś to dało? O, trochę dało. I w szczególności właśnie, że jakby ta natura tego nowego, tej nowej idei, prawda? Czyli właśnie tych nowych szlaków komunikacyjnych, które Chińczycy mają budować, w jakiś sposób jest kompatybilne z tym ich projektem. Tylko oczywiście chodzi o to, żeby być gospodarzem we własnym kraju. Żeby jak najszybciej poczuć się gospodarzem we własnym kraju, żeby jak najszybciej mieć swój własny pomysł i w momencie, gdy ktoś obcy przychodzi, powiedzieć, że to jest nasz teren i mamy takie warunki, prawda? Warunki, które są uczciwe, które są dobre i dla nas, które są dobre dla innych, ale mamy warunki. I moim zdaniem to jest taka, to jest właśnie jakby ten kierunek teraz myślenia, w którym powinna w ogóle pójść nasza uwaga, nad którym powinniśmy w jakiś sposób się zbiorowo zastanowić i już po prostu być w tym procesie myślenia tego, szukania właśnie tej nowej mapy świata. Dlatego, że ja wiem, że dla Państwa to jest jeszcze ciągle może być mocno zaskakujące, ta moja pewność i wiara, że ten, nazwijmy to NWO, ten właśnie system, który wyszedł z Zachodu, że on nie zostanie domknięty. Ja nie mam wątpliwości, że on nie zostanie domknięty. On będzie nas przez kilka lat jeszcze nękał i może być nieciekawie. Będą to, myślę, że trudne czasy i trzeba być przygotowanym na to, że to będą trudne czasy i trzeba się dobrze na to przygotować, ale jakby wszystko już w tej chwili wskazuje na to, że docelowo ten projekt w takiej postaci nie powstanie, bo mu się po prostu skończą pieniądze. Mówiąc najzwyczajniej w świecie, skończą mu się pieniądze. W momencie, kiedy dolar upadnie, a to jest kwestia po prostu naprawdę niedużego czasu, to bez pieniędzy nic nie można budować, a ten system nie jest już w stanie rabować kolejnych państw. On już nie jest w stanie, nie ma tej mocy do tego, żeby kolejne państwo ograbić, wyssać. No, znaczy jedno państwo w tej chwili grabią, prawda? Takie państwo, którego my bronimy jako Polska i w tej chwili Międzynarodowy Fundusz Walutowy prywatyzuje tam wszystko, co się da, więc przejmują majątki, więc właśnie tak to wygląda.
ale też ile tam można tego ukraść. Więc ten system się powoli kończy. No i teraz jakby, co powinno być w tej mapie świata, w tej nowej mapie świata? Dla mnie to jest jednak jakaś idea tego, żeby przynajmniej po części wrócić do naszych korzeni. Do tych naszych korzeni, które były związane z cywilizacją łacińską. I w cywilizacji łacińskiej musimy pamiętać właśnie ta mapa świata. W cywilizacji łacińska mapa świata to było Morze Śródziemne, prawda? Bo to była Grecja, to był Rzym, to była potem także Jerozolima. Trzeba pamiętać, że dla ludzi średniowiecza Jerozolima ciągle jednak była tym punktem odniesienia. Wschód, w ogóle Konstantynopol tak samo, czyli jednak to Morze Śródziemne, południe. I co dla mnie było takie, jakby z czym mi się kojarzy Morze Śródziemne, kultura śródziemnomorska, właśnie cywilizacja łacińska, co moim zdaniem jest kompatybilne z tym nowym, bym powiedziała, pewnym takim azjatyckim pomysłem na świat. To jest idea pewnej harmonii i idea pewnej równowagi. Sercem tej właśnie cywilizacji łacińskiej, kultury śródziemnomorskiej była idea równowagi, idea proporcji, idea złotego środka. I moim zdaniem to jest też coś, co jest bardzo bliskie nam Polakom. To jest właśnie ten nasz kod kulturowy, także to jest właśnie związane z tym naszym przywiązaniem do wartości etycznych, bo tak myślę, że to nasze przywiązanie, przynajmniej to cywilizacyjne, jak to w praktyce wygląda, to jest to różnie, ale no generalnie jednak taki kod kulturowy mamy. Dla nas etyka to jest pewna równowaga. To jest po prostu równowaga. Musi być w świecie równowaga. W momencie, kiedy kogoś okradam, komu coś zabieram, zaburzam pewną równowagę, która się musi w jakikolwiek sposób potem zemścić. Wprowadzam pewien nieład, wprowadzam pewien nieporządek, coś zaburzam, co ma potem negatywne konsekwencje. Może nie za rok, ale prędzej czy później ten świat w jakiś sposób został w tym swoim naturalnym porządku zaburzony. To jest właśnie ta myśl łacińska, myśl grecka, myśl rzymska i moim zdaniem to jest właśnie to, co jest najbliższe nam Polakom. Ta równowaga, złoty środek. Trzeba przypomnieć chociażby właśnie architektura grecka, rzymska, prawda? Wszystkie proporcje. Tak samo koncepcja cnót arystotelesowska. Co to jest cnota? Cnota to jest złoty środek między dwiema skrajnościami. Na przykład czym jest odwaga? Odwaga to złoty środek między brawurą i między tchórzostwem, prawda? Brawura, czyli pewien nadmiar. Ktoś jest brawurowo odważny, to wcale nie jest, znaczy brawura nie jest cnotą, jest wadą, bo to znaczy, że ktoś jest ryzykancki, że nie potrafi racjonalnie oszacować sytuacji, że jego działanie nie jest adekwatne do sytuacji, jest po prostu jakby, no właśnie podejmuje za duże ryzyko, to jest brawura. Tchórzostwo to jest druga strona, prawda? To jest niedomiar czegoś, brak pewien. Odwaga to jest ten złoty środek. I to jest właśnie cywilizacja łacińska. Równowaga, złoty środek. I jak popatrzymy na to, co się działo przez ostatnie 500 lat, właśnie wraz z powstawaniem tej cywilizacji Zachodu. Dla mnie cywilizacja Zachodu, właśnie związana z tym przenoszeniem się świata, po pierwsze na północ, to była w dużej mierze protestancka północ, i na zachód, właśnie do Ameryki, dla mnie jako filozofa, teraz patrzę tutaj na to jako filozof, związana była z jakimś wchodzeniem w umiłowanie skrajności, z odchodzeniem właśnie od równowagi, od harmonii. Jakby te ostatnie kilkaset lat stoją pod znakiem jakiejś skrajności. W jedną skrajność, w drugą skrajność. Wszystko doprowadzone do jakiejś skrajnej postaci. Brak umiaru we wszystkim. Z jednej strony wolność. Okej, to jest jakby duże osiągnięcie Zachodu, sama idea tej wolności indywidualnej, ale jak popatrzymy na tę logikę od samego początku, wolność była definiowana jako jako jakby człowiek sobie mógł robić wszystko, co chciał, pod warunkiem, że nie narusza to praw innych. Taka była definicja wolności liberalnej. Czyli mogę robić wszystko pod warunkiem, że nie naruszam praw innych. No i tu się zaczyna zabawa. A co to znaczy prawa innych? I kto to definiuje? I co się pojawia? Pojawia się państwo.
I pojawia się państwo, które zaczyna definiować, gdzie jest dokładnie granica mojej wolności, co to znaczy naruszanie praw innych. No i jak popatrzymy na ten rozwój przez ostatnie kilkaset lat, tego państwa jest coraz więcej. Mamy jakiś taki proces, jakiś schizofreniczny, gdzie z jednej strony niby jest coraz więcej tej indywidualnej wolności, ale jakby równolegle narasta do tego coraz silniejsze państwo, państwo, które wszystko zaczyna już regulować i na końcu tego procesu jest państwo, które dosłownie musi śledzić człowieka wszędzie, inwigilować go wszędzie, dlatego że musi kontrolować, czy przypadkiem człowiek nie narusza praw innych. Bo wolność to jest, mogę robić wszystko pod warunkiem, że nie naruszam praw innych. No i nagle się okazuje, że mamy chociażby wszystkie przepisy, nie wiem, antyprzemocowe dotyczące rodziny, gdzie oczywiście jakby, no, walka z przemocą w rodzinie jest sama z siebie słuszna i trzeba o tym mówić, ale gdzie mamy na końcu jakąś po prostu logikę, że nagle każdy jest podejrzany. I najmniejszy jakiś akt, który mógłby świadczyć o tym, że tu jest przemoc, musi już być przez państwo zanotowany, niebieska księga, karta, linia, czy jak to się tam nazywa. I znowu mamy niby wolność, a nie wolność. I to jest jakiś paranoiczny właśnie proces, który jest właśnie związany z Zachodem, a związany jest z tym, że już nie będę teraz wchodzić w wywód filozoficzny, ale u podstaw właśnie tej całej koncepcji, tej właśnie indywidualnej wolności zabrakło tej idei równowagi, miary. Idea była taka, masz swoją sferę wolności, możesz robić tam co chcesz, a najlepiej to, żebyś nie miał umiaru. Najlepiej to, żebyś właśnie, nie wiem, konsumował, pracował, zdobywał, szukał władzy, szukał dominacji, im więcej, tym lepiej, im więcej. Ludzie byli podkręcani do tego, żeby więcej, więc tracili w tym wszystkim umiar i więc ponieważ tracili umiar, to musiało być państwo, które będzie ich odgórnie kontrolować, no bo jak ludzie sami się nie kontrolują, a nie kontrolują się, bo są ciągle podkręcani do tego, żeby nie mieć umiaru, więc na końcu jest państwo, które wszystko kontroluje. Jest to jakby pewien schizofreniczny proces, ale jak właśnie zrozumiemy tę logikę, co jest na początku, właśnie ten brak umiaru i brak tego, że ja sama siebie kontroluję, to wtedy rozumiemy, dokąd to musiało zajść. I to, że na końcu tego procesu właśnie stoi taki Schwab, czy stoi Harari, Schwab właśnie w swoich książkach mówił wprost, że w tym nowym systemie, po tej czwartej rewolucji przemysłowej, obowiązuje zasada, zwycięzca bierze wszystko. Czyli jest garstka zwycięzców i wszyscy przegrani. Jeden ma wszystko, reszta nie ma nic. I to jest właśnie ta logika, logika tego braku umiaru, która powoduje, że na końcu silny ma wszystko, a słaby nie ma nic. I jak teraz popatrzymy właśnie na to całe, tę nową mapę świata, która się będzie wyłaniać, to już widać wyraźnie, że jakby ten pomysł Azji na świat jest taki, że jakby to jest oczywiście no, jakby pewna ideologia azjatycka, prawda? Jakaś ta właśnie ta chińska idea harmonii, równowagi. Możemy się z tego śmiać, ale jednak jak znamy trochę Azję, to wiemy, że oni jednak trochę inaczej funkcjonują. I różne osoby, które gdzieś miały kontakty z Chinami, mówią, że to jest jednak ich sposób funkcjonowania. Jednak jakaś równowaga musi być, jakaś harmonia musi być. Więc to jest właśnie ten ich pomysł na świat. Moim zdaniem to daje nam szansę do tego, żebyśmy my odrobili lekcje i wrócili właśnie do tych naszych korzeni i znowu nauczyli się myśleć tymi kategoriami właśnie umiaru. Umiaru, równowagi, szukania jednak jakiegoś takiego, że jeśli daję, to dostaję, jeśli od kogoś biorę, to też coś mam dać w zamian. Musi być jakaś równowaga w świecie. Osoby, które są katolikami, mają tutaj do tego katechizm i całą etykę katolicką, która jest oparta na tych cnotach antycznych, właśnie na tej zasadzie równowagi.
Ktoś, kto nie jest katolikiem, a bliskie mu są koncepcje prawa naturalnego, dochodzi dokładnie do tych samych wniosków. Ktoś, kto się zajmuje, nazwijmy to tym, co się nazywa jakoś tam teraz, nie wiem, ezoteryka, nie ezoteryka, właśnie te takie, nie wiem, koncepcje prawa naturalnego, mądrości świata, wiele jest na to nazw, też tam wszędzie jest ta idea, że musi być jakaś równowaga, nie wolno naruszać tej równowagi w świecie, bo to się potem mści, prawda? Naruszam, to się potem mści. Więc tak... W dużym skrócie bym powiedziała trochę taki raport z frontu. Nie widzieliśmy się, nie wiem, 3 miesiące? Gdzieś to było w maju jakoś? Tak, niecałe 3 miesiące, a naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. Naprawdę bardzo dużo rzeczy poszło już w jednoznacznym kierunku. Więc na zakończenie mogę powiedzieć, nie musicie mi Państwo w tej chwili wierzyć, że tak będzie, bo w ogóle tego nie oczekuję, bo tu nie chodzi o wiarę. Chodzi o to, żebyście uważnie śledzili informacje, patrzyli, co się dzieje, patrzyli, gdzie podejmowane są decyzje, jak się świat zmienia. No i po prostu byli w procesie zastanawiania się nad tym i refleksji i rzeczywiście no, stworzenia czegoś nowego, nowej mapy i nowego jakiegoś tam sposobu funkcjonowania w świecie. I ponieważ jesteście organizacją, więc możecie między sobą na te tematy rozmawiać, możecie to śledzić, możecie to analizować, możecie się wspólnie zastanawiać, wspólnie szukać rozwiązań, wspólnie wyciągać wnioski i jak się za jakiś czas spotkamy, to też chętnie usłyszę, czy właśnie widzicie te rzeczy, jak to widzicie. Więc z mojej strony to na ten moment wszystko. Jest ciepło, są wakacje, więc nie ma co się przemęczać. Dziękuję.